Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomasz Szewczak z Defender 30. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Jestem byłym żołnierzem zawodowym, obecnie czynnym funkcjonariuszem służb mundurowych i kuratorem sądowym. Każdego dnia zmagam się z osobami łamiącymi prawo. Często podejmuję interwencje w sytuacjach stresowych, trudnych warunkach, z narażeniem zdrowia i życia. Pracowałem również w ochronie osobistej osób z realną możliwością zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jestem instruktorem samoobrony, sztuk walki, boksu i pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktualnie jestem po kilku szkoleniach z zakresu samoobrony dla kobiet, które zorganizowałem. Te zajęcia zainspirowały mnie do poszerzenia swojej działalności na rzecz kobiet. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tak dużego zainteresowania, lecz nie ukrywam zadowolenia, gdyż widzę, że coraz więcej kobiet w różnym wieku jest świadomych pojawiających się zagrożeń. Jeśli jako kobieta twierdzisz, że nie jesteś w żaden sposób zagrożona, a jako argumenty podajesz swój wiek, wygląd zewnętrzny, sposób ubierania się, prowadzenie stylu życia, status materialny i tak dalej, to na tym etapie muszę szczerze Tobie powiedzieć, że jesteś w błędzie. Dlatego, bo w temacie zagrożenia bezpieczeństwa kobiet schematy i reguły i stereotyp ślicznej blondynki, brunetki, skąpo ubranej, szczupłej, kształtnej, z dużym biustem nie istnieje. Mówiąc i myśląc o temacie bezpieczeństwa kobiet i o współczesnych zagrożeniach jako pierwsze, nasuwa się to najgorsze, czyli gwałt. Jest to jak najbardziej jeden z najgorszych aktów przemocy, który stanowczo i zdecydowanie potępiam, który niesie za sobą niesamowite konsekwencje, nie tylko te fizyczne, ale również psychiczne. Chcę z tym walczyć i chcę pokazać Tobie, jak radzić sobie w tych stresujących sytuacjach, a nawet w sytuacjach największego zagrożenia Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Twoich bliskich. Na moich kursach uczę realnej obrony przed tego typu atakami, lecz te najgorsze zostawiam na koniec, gdyż do takiej obrony w mojej ocenie należy się przygotować fizycznie i psychicznie, stopniowo wdrażając się w kolejne etapy szkolenia. Zacznijmy od tego, że to Ty sama tak naprawdę decydujesz, czego chcesz, na co sobie pozwalasz. Masz pełną swobodę podejmowania decyzji. To jasne. Nikt nie ma prawa ograniczać Twojej swobody i w jakikolwiek sposób wpływać na Ciebie fizycznie i psychicznie, jeśli nie ma na to Twojej zgody. Nikt nie ma prawa Tobie ubliżać i szanując siebie, nikomu nigdy na to nie pozwalaj. Ale pamiętaj, najważniejszą obroną nie zawsze jest atak. To moje hasło. Dlaczego? W myśl jego czasami nie warto reagować na jakieś zaczepki słowne, szczególnie jeśli nie czujemy się pewnie. Na przykład, gdy jest to jakaś większa grupa osób albo potencjalny napastnik już samym wyglądem, często nas odstrasza. Nie warto. Tak zachowują się jedynie słabi chłopcy. Celowo używam tutaj zwrotu chłopcy, bo z mężczyznami oni nie mają nic wspólnego. Czasem do braku reakcji na takie zachowania trzeba po prostu dorosnąć i przyjdzie nam to z wiekiem, z doświadczeniami. Czasem przychodzi to w momencie, kiedy już jesteśmy świadomi swoich umiejętności, swojej wartości i nikt nie jest w stanie nas wyprowadzić z równowagi, bo my doskonale wiemy, jaki reprezentujemy poziom. I nie warto tracić czasu dla kogoś, kto na ten czas nie zasługuje. Zawsze mamy jakiś wybór. Zależy on od naszej dojrzałości i umiejętności oceny sytuacji. Można odejść, można zmienić towarzystwo, przejść na drugą stronę ulicy, by nie nakręcać potencjalnego agresora. Często to słuszne i mądre rozwiązanie. Niezaognianie konfliktu, znajomość swojej wartości i rezygnacja z utraty czasu dla kogoś, kto nie jest na naszym poziomie.
W przypadku, gdy w jakikolwiek sposób zostanie naruszona Twoja przestrzeń fizyczna, sytuacja zmienia się diametralnie. Mam na myśli złapanie za rękę, objęcie, uścisk, przytulenie, przyciągnięcie do siebie, złapanie za pośladki i tak dalej. Wtedy musimy reagować zdecydowanie. Podkreślam zdecydowanie i stanowczo. To, że ktokolwiek dotknął czy złapał nas, naruszając bez naszej zgody naszą fizyczność, nasze ciało w sposób niechciany, niespodziewany, jest pierwszym sygnałem, na który zdecydowanie reagujemy. Jak? Poprzez fizyczne odparcie i poprzez słowne potępienie tego zachowania. Te dwie rzeczy składają się na jasny i czytelny przekaz. Zostaw mnie, nie dotykaj, nie chcę, mam faceta, męża, nie jestem tu sama, odejdź. Wtedy powinniśmy natychmiast pożegnać tego delikwenta. Jeśli odpowiemy na tego typu zaczepki fizycznie i słownie, mówiąc nie, zwiększamy swoją szansę na zażegnanie tego żenującego zachowania, które w ogóle nie powinno mieć miejsca. Na swoich kursach i szkoleniach kładę szczególny nacisk zarówno na trening fizyczny, jak i odpowiednie przygotowanie psychiczne. Nie ma miękkiej gry. Wszystko musi być realne. Samoobrona to nie jest pokaz na festynie, to nie jest zmontowany film z efektami specjalnymi, pirotechniką. To życie. Życie, które każdego dnia pisze własny i inny scenariusz. Uczę, jak poradzić sobie z napastnikiem realnie i jakie konsekwencje niesie atak dla przeciwnika. Wracając do tych zaczepek słownych, nazwijmy je umownie takim miękkim kontaktem, czy te obchwytywanie, trzymanie za rękę, objęcie. Myślę, że po takiej sytuacji kobieta, która w niej uczestniczy, będzie mogła przejść do porządku dziennego. Pamiętaj, aby nigdy przy tego typu sytuacjach nie pozostawać biernym. Gdy na zaczepkę fizyczną nie zareagujesz w żaden sposób, dajesz przeciwnikowi dalszą możliwość rozwinięcia tej sytuacji i dajesz mu w jego ocenie poczucie akceptacji takiego zachowania. Zupełnie inaczej działamy w sytuacji, gdy nasze bezpieczeństwo zostaje zagrożone bezpośrednim atakiem agresora, który chce osiągnąć swój cel, który wcześniej na przykład obrał i wymyślił, a może cel, który stał się dla niego jakąś okazją w danym momencie, w danym czasie. Może być to na przykład kradzież. Zawsze mamy przynajmniej dwa wyjścia. Można jak najbardziej bronić swojego dorobku, torebki telefonu komórkowego, portfela i tak dalej, ale nasuwa się jedno podstawowe pytanie. Czy warto? Ktoś już na tym etapie na pewno może powiedzieć, ale super gość z tego Miyagiego, na zaczepki słowne nie reagować, nie prowokować sytuacji. Widzisz na pewno jakąś niepewną grupę, przejść na drugą stronę ulicy, czy wybierz alternatywą drogę powrotu do domu, a teraz jeszcze nie daj się okraść. Gdzie ta samoobrona, gdzie te walki, gdzie radzenie sobie ze wszystkim? Powiem tak, jestem praktykiem działającym wielokrotnie w sytuacjach stresowych, w mojej służbie i poza nią. Musicie mi uwierzyć na słowo, rozprawianie się samemu z kilkoma przeciwnikami może mieć miejsce, nie wiem, w filmach akcji. Kobieta, która waży 50 kilo, w walce z kilkoma mężczyznami też jest możliwa tylko na filmie. Tego nie powinien wam oczywiście mówić instruktor, trener, jedynie chyba tylko taki, który chciałby zarobić pieniądze za to, żeby, nie wiem, dać postukać w worek i poopowiadać trochę farmazonów. Przecież nikt nie chce na treningu usłyszeć, że są sytuacje, z którymi nie można sobie poradzić i nie można się obronić. No a niestety są, ponieważ to jest życie. Wracając do
tej próby kradzieży i pytania, czy warto walczyć o swoje, każdy musi to przeanalizować we własnym zakresie, ale na początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, na przykład, ile warte jest twoje zdrowie, a może życie, ile warte jest zdrowie i poczucie bezpieczeństwa, które dajesz dzieciom, mężowi, chłopakowi, rodzinie, ile warta jest twoja strefa intymna i jak bardzo chcesz jej chronić. Nie mam żadnych wątpliwości. Nie da się przeliczyć naszego zdrowia, naszego życia czy naszej intymności na żadne pieniądze. Dlatego może nie warto stawać czoła jakiemuś napastnikowi agresywnemu. Może warto oddać bydlakowi tę torebkę, portfel czy cokolwiek, zapewniając sobie bezpieczeństwo. Jak poradzić sobie z taką sytuacją psychicznie? W mojej ocenie jesteś wygrana. Jesteś cudowna i mądra, bo postąpiłaś w słuszny i właściwy sposób, bo wróciłaś cała i zdrowa do domu. Będziesz mogła spotkać się ze swoim chłopakiem, będziesz mogła zobaczyć uśmiech witających cię dzieci, będziesz mogła oddać się w objęcia ukochanej osoby. A torebka? A torebka, już o niej zapomniałaś. Jestem zdania, że najlepszą obroną nie zawsze jest atak. Niech kieruje tobą ta mądrość. Tego również uczę na moich szkoleniach, analizując różne pytanie, kiedy walczymy. To jest właśnie ten moment, kiedy twoja przestrzeń fizyczna zostanie naruszona w sposób znaczny. Nie ma miejsca na zadawanie sobie pytań i analizowanie. To jest moment, w którym atakuje. To jest moment, gdzie stres i adrenalina, która w sytuacji stresowej w połączeniu z twoimi umiejętnościami będzie twoją obroną. Dzięki temu masz szansę realnie się obronić. Na moich kursach i szkoleniach uczę, jak tego zrobić. Jak poradzić sobie z agresorem fizycznie i psychicznie. Samoobrona, której uczę, jak już wspomniałem, to nie wzorowy pokaz opierający się na rzutach, chwytach, dźwigniach, technikach z prostego powodu. Drobna kobieta stosując tego typu techniki w stosunku dorosłego mężczyzny nie jest w stanie sobie realnie poradzić. Program Defender 30, który stworzyłem, bazuje na naturalnych odruchach stale powtarzających prostych i łatwych do zapamiętania elementach, wykorzystując czułe punkty na ciele człowieka jako element zmiękczający oraz wprowadzenie realnego i możliwego do wykonania dla ciebie ataku. Dziękuję tobie bardzo za poświęcenie mi tych kilku minut. Mam nadzieję, że swoją działalnością przyczynię się do wzrostu bezpieczeństwa kobiet. Staram się organizować jak najwięcej szkoleń i kursów dla kobiet, głównie darmowych, dzięki czemu każda kobieta, bez względu na status materialny i inne przeciwności, będzie miała dostęp do moich szkoleń. Jeśli się tobie podobało, jeśli chciałabyś usłyszeć mnie znowu, zapraszam cię serdecznie na moją stronę www.defender30.pl. Jest to także mój profil na Facebooku, na którym będzie więcej filmików, a także będą informacje o kursach i szkoleniach. Za każde polubienie mojego profilu, mojego filmu i udostępnienie bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, dziękuję za ciepłe i szczere słowo. Zapraszam do kontaktu ze mną. Kontakt znajdziecie oczywiście na stronie